Polskiego Związku Niewidomych Wstrzegomy to organizacja pożytku publicznego, której celem jest pomoc niewidomym i niewidowidzącym. Wśród wielu projektów realizowanych przez Związek jest aktywizacja zawodowa osób niedowidzących oraz organizowanie wyjazdów szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Są to szkolenia takie w placówkach przeznaczonych typowo w Ustroniu Morskim. Placówki, gdzie mają wykwalifikowanych instruktorów. Na czym to polega? Uczą osoby niewidome, ewentualnie te, które bardzo słabo widzą lub tracą wzrok, jak funkcjonować w dniu codziennym, posługiwanie się białą laską, czynności dnia codziennego. Niektóre osoby uczą się pisma punktowego Braille'a, ponieważ mamy i zrzeszamy też osoby całkowicie niewidome. W Centrum Aktywności Społecznej Karmel 6 marca zostało zorganizowane spotkanie z Beatą Galewską, dyrektor PCPR-u w Świdnicy, która przekazała zebranym najnowsze informacje związane z programami wsparcia dla niewidomych i niedowidzących, szczególnie źródeł dofinansowania, możliwych do pozyskania przez osoby niepełnosprawne. Można byłoby wymienić m.in. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się technicznych, przyznawanie środków na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, a także będziemy rozstrzygać wnioski dotyczące organizacji pozarządowych na różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne. Ważną dziedziną działalności stowarzyszenia jest również zaopatrywanie członków koła w sprzęt optyczny i pomoce rehabilitacyjne, takie jak folie i lupy powiększające, zegarki mówione czy białe laski. Duże znaczenie ma także organizowanie spotkań integracyjnych. Staramy się jak najbardziej aktywować ludzi, żeby oni nie siedzieli w domu, żeby się nie zamykali. Ta nasza niepełnosprawność jest o tyle trudna, że bardzo często jest tak, że boimy się wyjścia. Tych barier, które przed nami są, czy niewidoczne stopnie, czy krawężniki, które się nam zlewają. Szybkie samochody, które też powodują, że człowiek nie bardzo wie, w którym momencie, co mu tam nadjeżdża. Stąd my się zamykamy w domu, a staramy się właśnie aktywować ludzi poprzez to, żeby wychodzili, różne spotkania, różne możliwości. Nadal do ważnych problemów osób niewidomych i słabowidzących należą trudności ze znalezieniem pracy. Dlatego w trakcie spotkania omawiany był program aktywizacji zawodowej Droga do Aktywności, w ramach którego przygotowano wiele atrakcyjnych form doskonalenia się osób niepełnosprawnych.